wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja może usiądę, żeby było na równo, żeby nie wędrować góra-dół, góra-dół. Poświęcone jest realizacji programu renowacji naszej katedry, przynajmniej w części renowacji, zrealizowania środków unijnych RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego, który został nam przyznany w wysokości 5 milionów 30 tysięcy złotych. 4 miliony to dotacja, 1 30 tysięcy nasz wkład, który musimy uzupełnić do pełnej sumy. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję panią dyrektor wojewódzką konserwator, panią Elżbietę Molak, znaną nam. Ksiądz dyrektor finansów gospodarczej Kurii, też wam znany ksiądz Ginter. Najważniejszy w całej ekipie w środku pan profesor Ireneusz Pułuska z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dobrze. Inspektorzy nadzoru pani Halina Elnicka, która czuwa nad prawidłowością wykonywanych prac, swoim kolegom, pan Andrzej Zdechrejski. Także mamy w komplecie wszystkich. I nasze panie koordynatorki, bez nich nie byłby projektu, pani Beata Malicka i pani Agnieszka Węsiora, które są dobrym duchem realizacji projektu. Byśmy prosili pana profesora, żeby określił, można powiedzieć, zakres prac, które wykonujemy, a później panią dyrektor o też komentarz do tych prac, które chcemy wykonać. Szanowni Państwo, prace przy katedrze rozpoczęły się 3 lata temu. Prace były właściwie do wykonania w trybie takim dość pilnym, takiego pogotowia konserwatorskiego, bo to chyba jedyna katedra w Polsce, czyli kościół, którym gospodarzem jest biskup diecezji, była w sposób zaniedbany, ale naukowo zaniedbany. Wszystkie katedry w Polsce, które mam tutaj, przypominam sobie, mam je w głowie, zostały już dawno poddane pracom renowacyjno-konserwatorskim. Ten kościół był zadbany, zawsze był malowany, tynkowany, ale nigdy nie był opracowany na takich naukowych podstawach. Nikt nie pokusił się, żeby pokazać tą wielką, dumną, śląską katedrę opolską w stanie zbliżonym do stanu pierwotnego. Otóż to jest typowe dla katedr śląskiej i to jest chyba najbardziej na wschód wysunięta śląska katedra. Te katedry charakteryzowały się, że wnętrza były dekorowane jakby w sposób naturalny, czyli eksponowane były sprawy architektoniczne, formalno-stylowe i na ogół w cegle. Z tym, że cegła, wątki ceglane były tutaj przedstawione w sposób bardzo dekoracyjny. To była ta mozaikowość cegieł, te czerwienie cegieł w zależności od stopnia wypału, one tworzyły pewną mozaikę, jak również sposób spoinowania, jak to dzisiaj nazywamy fugowania. To była pewna dekoracja wynikająca z naturalnego materiału i jakby spraw stylowych, czyli filary, ściany z oknami, ściany z blendami, sklepienia. Te sklepienia są tutaj dość przedstawione w sposób taki dość fantazyjny, bardzo zbliżony do sklepień kryształowych. I zaczęliśmy od zewnątrz. To Państwo widzicie, połowa kościoła już jest po konserwacji. Nie mówimy tutaj o pracach remontowo-budowlanych. Ja się bardzo złoszczę, jak ktoś mówi, że to są prace budowlane. To nie ma nic wspólnego z pracami budowlanymi, chociaż oczywiście niektóre prace rekonstrukcyjne wymagają specjalnego opracowania takiego remontowego. Natomiast to jest ingerencja w substancję zabytkową i w konserwacji, dobrze przeprowadzonej konserwacji, zależy nam na tym, żeby pokazać wszystkie elementy architektoniczne w stanie oryginalnym. My
nie pokażemy autentyków w 100%, bo każda epoka wprowadziła swoje historyczne nawarstwienia, które też są ważne, prawda? Za chwilę będę mówił o wnętrzu. Proszę Państwa, wnętrze jest gotyckie, ale w baroku przekształcono prezbiterium. Więc barok tak samo jest okresem niezwykle ważnym. My każdy okres musimy uszanować. To jest to powiedzenie jakby prawdy o obiekcie. My chcemy zbliżyć tą katedrę do stanu najbardziej podobnego do okresu późnego gotyku. Stąd na przykład na zewnątrz Państwo widzicie, że później dobudowano kaplicę w okresie renesansu, w okresie baroku, w okresie XIX wieku. Oczywiście te rzeczy są nie do usunięcia, bo one już stanowią jakby pewną historię o tej budowli, a poza tym związane są z funkcją kultową, więc je pozostawiamy. Natomiast ten główny korpus kościoła pokazujemy w takim czystym stylu gotyckim. Zobaczcie Państwo, że usuwamy późniejsze takie złe jakby elementy architektoniczne, szkarpy, czyli przypory nakryte były byle jak dachówkami. Prawda? My zmieniamy, usuwamy te dachówki, przywracamy pierwotne okapniki kamienne, gzymsy kamienne. Prawda? Ten materiał kamienny, naturalny materiał kamienny i cegła stanowią również pewnego dekoracji, ale ta dekoracja wynika z konstrukcji kościoła. Czyli konstrukcja podporządkowana jest jakby, ma również znaczenie dekoracyjne. I teraz wnętrze. Otóż wnętrze pierwotnie było w cegle, znaczy w wątkach ceglanych, bardzo ładnie spoinowane na płasko z lekką fakturą. Skąd my to wiemy? Otóż przeprowadziliśmy dokładne badania konserwatorskie, gdzie po wykonaniu ileś tam kilkadziesięciu sond wiemy, co na tych murach jest, co na tych ścianach jest. A więc pierwotnie ściany i filary były wykonane z cegły. Cegła była bardzo dokładnie spoinowana bardzo jasną zaprawą, czyli powstała pewna mozaika czerwonej cegły z odpowiednimi podziałami białych spoin. To oczywiście, że ten projekt ja wykonywałem w porozumieniu i z Urzędem Konserwatora Wojewódzkiego i w porozumieniu z Kurią i muszę powiedzieć, tak dzisiaj się zastanawiam, mieliśmy wielką odwagę, żeby przeprowadzić tak gruntowną konserwację. Proszę Państwa, takie prace wykonywały się po wojnie, po zniszczeniach wojennych, duże prace rekonstrukcyjne. Ale teraz w XXI wieku, prawda, gdzie została nam taka jedna perła architektury gotyckiej i odważyć się na tak duże prace wymagało odwagi, chociaż teraz muszę powiedzieć, że ten projekt i ten pomysł no, wynikał niejako z naturalnej kolei rzeczy. Jak mówiłem, była to najbardziej zaniedbana pod kątem naukowym katedra w Polsce. Podstawy naukowe, badania dają nam jasno określić obraz taki wizualno-estetyczny wnętrza. To znaczy tak, usuwamy wszystkie tynki, a to są tynki mało wartościowe, wręcz szkodliwe, bo to są tynki cementowe z dużą ilością cementu. Cement w takiej ilości jest bardzo szkodliwy dla murów i już pewne zawilgocenia powstają przy posadzkowej. Poza tym te zwarte, takie prawie że betonowe tynki, one są tak mocne, że uszkadzają nam mur, odrywają nam podłoże, czyli tą zabytkową cegłę, która jest pod spodem na murach świątyni. A więc usuwamy te tynki, przywracamy pierwotne wątki ceglane, natomiast zostawiamy prezbiterium w obecnym stanie, dlatego że wprowadzenie dekoracji w prezbiterium w postaci ołtarzy, barokowych ołtarzy, prawda, i przy tych bocznych kaplicach również, w absydzie oczywiście, w tym korpusie absydialnym,
kościoła, zostawiamy w stylu barokowym, no bo to jest pewien ślad czasu i bardzo wartościowe zmiany architektoniczne i bardzo wartościowe wyposażenie w postaci niezwykle dekoracyjnych ołtarzy w głównej apsydzie, w prezbiterium ołtarza drewnianego, a w bocznych ołtarzy wykonanych w masie stukowej, czyli w sztuce sztukatorskiej. To zostawiamy, jakby pokazując rozwój historyczny, to nawarstwienie się wnętrza kościoła, zewnątrz zresztą też. Pewien problem jest ze sklepieniem, ponieważ to już jest prawie czwarte sklepienia, bo były trzy pożary i każde sklepienie było nieco zmienione. Natomiast są zachowane cechy sklepienia gotyckiego, są fragmenty, szczególnie w nawie pierwotnych sklepień ceglanych, żebrowanych. Nasze badania wykazały, że te żebra są potynkowane, czyli są nawarstwione również zaprawą cementową. Przy tych delikatnych, wąskich żebrach, gdybyśmy je dzisiaj chcieli odbić, usunąć te zwięzłe zaprawy cementowe, to powstałyby duże szkody w oryginalnym profilu cegły. Więc tutaj zastosujemy, żeby uchronić, żeby zachować tą oryginalną substancję zabytkową w postaci kształtek żebrowanych, ceramicznych, zastosowaliśmy tutaj takie rozwiązanie konserwatorskie, aranżacyjne, że my zostawiamy te tynkowane tynki, natomiast one będą pomalowane na kolor ceglany, taki fakturalny, i podział spoil będzie malowany białą farbką wapienną. Także z daleka złudzenie będzie zupełnie przypominało oryginalny materiał ceramiczny. My wiemy, jak będą wyglądały ściany boczne. Otóż dotarliśmy do zdjęć archiwalnych, na których już w 1967 roku zaznaczono pewne podziały architektoniczne. Tam się pewne rzeczy działy. Kaplic bocznych kiedyś nie było, te, które są dostawione. Tam były kiedyś okna i przejścia. My to chcemy jako pewnego rodzaju ciekawostka historyczna, jak również to będzie pewnego rodzaju dekoracja, te zmiany wątków pokazać. To jakby sprawi, że kompozycja tych monumentalnych, surowych, ceglanych ścian będzie przedstawiała jakiś walor zabytkowy w postaci tych zmian wątków. Robiliśmy również odkrywki na filarach. Tam w dolnej części wynika, że część cokołowa jest zakończona odsadzką w formie mocno profilowanych kamieni, rzeźbionych kamieni. To zostanie przywrócone, ale to jakby filary to jest jeszcze przyszłość do wykonania w następnym etapie. I proszę Państwa, sprawa z grafit malarza Szmuca. Muszę powiedzieć, że mnie się one nie podobają. Wartość artystyczna jest ich wątpliwa. Natomiast nie decydujemy się na usunięcie ich z prostego powodu. Malarz Szmuc, który to robił w 1967 roku, to nazwisko już jest w encyklopedii, w słowniku malarzy polskich. Była to osobowość niezwykle ciekawa, bo to był żołnierz, który walczył w czasie II wojny światowej, potem w AK, potem się dostał do Syrii i po wojnie jako niezwykle płodny malarz dekoracji kościelnych, ma szereg realizacji. Rodzina jeszcze żyje i traktujemy to jako pewną ciekawostkę historyczną, jako nawarstwienie, ale usunięcie dzisiaj Szmuca mogłoby spowodować bardzo nieprzyjemne kolizje może z historykami sztuki, i z historykami architektury. Nie chcemy się narażać na,
pewien jakby konflikt w szerokim środowisku ludzi sztuki. No, my to spróbujemy tego szmuca tak pokazać, żeby jednak dominowała architektura, wnętrza katedry, a ten szmuc jakby był takim świadkiem historycznym pewnego okresu w dziejach dekorowania wnętrza katedry. Nie jest to pomysł najnowszy, bo zobaczcie Państwo, że dwie pierwsze ściany od strony prozbiterium są odsłonięte, wyeksponowane w cegle. Otóż te badania z lat 60. miały na celu również potwierdzenie tej pierwotnej aranżacji w wątkach ceglanych i ówczesna pani konserwator wojewódzka, pani Jesionowska, wtedy zastępcą był pan Prusiewicz, ja rozmawiałem z panem Prusiewiczem, oni mieli zamiar również odsłonić spod tynków całe, wszystkie ściany kościoła. Natomiast jak zaczęli na tej jednej ścianie, muszę państwu powiedzieć, że wtedy jeszcze nie było dyscypliny konserwatorskiej, a myślę, jakim jest konserwacja cegły. Bardzo cegły traktowano bardzo w sposób taki remontowo-budowlany. I wykonali te dwie ściany, byli zniechęceni. Raz, że środków było mało, kuli się to nie bardzo podobało, wykonywał to zakład rzemieślnicy, źle to zostało wykonane, cegły zostały źle zaaranżowane, tam było to, te wątki były cerowane cegłą fabryczną, brzydką cegłą, więc zniechęcili się do tego typu aranżacji wnętrza kościoła. Zresztą na ścianach chóru od strony zachodniej te wątki również zostały odsłonięte do pewnej wysokości. Wtedy te badania prowadził taki historyk architektury, pan Eysimont, i skorzystamy również z jego wtedy badań architektonicznych. Także nie jest to pomysł nowy, jest to niemalże podręcznikowy trend jakby konserwatorski pokazywania jakby architektury tej czystej, pierwotnej postaci. I do tego stanu zmierzamy. Prace we wnętrzu przewidywane są na 3 lata. Ten fragment świątyni, czyli nawę boczną, ścianę północną i sklepienie chcemy wykonać gdzieś do okresu po sezonie przyszłego roku, czyli gdzieś koniec września, może października. Także już Państwo zobaczycie, jaki ten zamierzony efekt estetyczny będzie wyglądał. No, proszę Państwa, jako konserwator mam pewną wyobraźnię. Realizowałem kaplicę zygmuntowską na Wawelu swego czasu. Realizowałem szereg kaplic w katedrze wawelskiej. Realizowaliśmy, nasz instytut realizował wnętrze prezbiterium katedry w Sandomierzu. Więc ja mam wyobraźnię, wiem, jak to będzie wyglądało. Proszę Państwa, no, bo to jest tak, no, tu słyszę od księdza proboszcza, że niektórzy mówią, a trzeba by to ładnie pomalować na biało, byłoby tak świeżo w katedrze. No, są pewne wartości nadrzędne. Przecież do filharmonii też nie chodzą wszyscy, prawda? A cenimy to jako wielkie wartości w sztuce muzycznej. A więc będzie to, przywracamy katedrze w miarę zbliżony pierwotny wygląd tych wielkich gotyckich katedr. To tyle takiego przydługawego wstępu. Proszę Państwa, święty Augustyn powiedział, że kto za dużo mówi, ten nie jest wolny od grzechu, więc może troszkę zgrzeszyłem. Proszę bardzo, jeżeli nie wiem, czy ktoś jeszcze z Państwa. Chyba, że pani dyrektor powie parę słów i później może jakieś ogólne pytanie się zrozumie jeszcze. No, szanowni Państwo, w nawiązaniu do. Przeciągnij tylko to.
Do wypowiedzi pana profesora Ireny Szapkowskiej chciałam no jeszcze raz podkreślić, że rzeczywiście Katedra Opolska to jest wyjątkowy zabytek na terenie naszego miasta. Rzeczywiście zabytek, czyli byt przeniesiony z przeszłości. Jest to skarb architektury, o który musimy dbać i zabiegać, żeby jego forma architektoniczna była jak najbardziej zbliżona do tego pierwowzoru. Prace konserwatorskie, które zostały rozpoczęte w 2014 roku, zostały zainicjowane przez właśnie włodarzy kościoła, przez parafian. Są prowadzone przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Te dotacje są oczywiście niewystarczające, dlatego też prace przy elewacjach zewnętrznych podzielone są na kilka etapów. Te etapy są realizowane systematycznie, cyklicznie i mamy nadzieję, że w ten sposób w ciągu kilku najbliższych lat te elewacje odzyskają ten dawny blask i prace zostaną zakończone. Kościół jest wyjątkowo cenny i oprócz tych jakby zaniedbań, bo chciałam przypomnieć, że przy pracach elewacyjnych, prac konserwatorskich nie było prowadzonych od kilkudziesięciu lat. We wnętrzach w latach 60. zostały przeprowadzone prace konserwatorskie właśnie polegające na tym, że odsłonięto części wątków średniowiecznych, zostały położone nowe cementowo-wapienne tynki właśnie z tym z grafitem autorstwa plastyka Szmuca. Niemniej jednak kompleksowych prac przy renowacji elewacji zewnętrznych jak dotąd nie było, więc to było zadanie bardzo pilne, bo stan cegły był no, bardzo marny. Tutaj to środowisko, w którym się kościół znajduje, w centrum miasta, narażony przez lata na oddziaływanie pyłów z okolicznych cementowni. To dopiero na początku lat 2000 ten stan naszego środowiska uległ poprawie poprzez założenie filtrów na cementownię. Także na tych cegłach są osady zarówno cementowe, jak i komunikacyjne, jak i osady smoliste, które prawda tutaj z okolicznych pieców, którymi były opalane kamienice, nagromadził się w ciągu tych kilkudziesięciu lat. Ta patyna czarna, która pokrywa te elewacje, też ma niekorzystne oddziaływanie na samą cegłę i też się będzie przyczyniać do jej degradacji, do odspajania się lica. Dlatego też była pilna potrzeba rozpoczęcia tych prac konserwatorskich. Katedra nasza to jest naprawdę bardzo cenny zabytek, bo jest to Fundacja Książęca, to jest Katedra Piastowska, która przez wieki trwa w tym miejscu, przez wieki świadczy o potędze naszego miasta i która przez wieki ulegała różnym zmianom. Także ta architektura, którą w tej chwili mamy, jest wyrazem przekształceń, które ciągną się właśnie czy od okresu późnego romanizmu, bo nawet i takie wątki wendyjskie w tej katedrze się znajdują, poprzez fazę gotycką, fazę renesansową, czy też barokową, o której pan profesor mówił, głównie wystroju wnętrza w ołtarzu barokowym, który się znajduje w prezbiterium, w kaplicach, jak i fazę najpóźniejszą, pochodzącą z XIX wieku. Bardzo dużo wątków ceglanych pochodzi z XIX wieku, z końca XIX wieku, kiedy rozpoczęła się też taka, powiedzmy, prace konserwatorskie polegające na regotyzacji wnętrza z użyciem cegły maszynowej i tych wątków jest bardzo, bardzo dużo. To dotyczy głównie fasady zachodniej, gdzie w tym czasie podwyższono również jedną z wież. Ten kształt wież, który w tej chwili widzimy, całą tą fasadę zachodnią, to jest obraz katedry z końca XIX wieku.
Myślę, że te prace, które są prowadzone, też przyczynią się do odkrycia wielu ciekawych, jakby pogłębią stan wiedzy o historii tego kościoła, dlatego że odkrywanie tych wątków umożliwi nam też prześledzenie faz rozwojowych, umożliwi nam poznanie historii kościoła i zapewne też na bieżąco będą podejmowane takie działania, które pozwolą na pełną rewaloryzację cech zabytkowych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tutaj pilnowali tego merytorycznego jakby zagadnienia i aspektu prowadzenia tych prac, żeby były one naprawdę konserwatorskie i przybliżyły nas do tego wyglądu katedry, jaką ona miała w okresie gotyku, bo takie jest zamierzenie, żeby przywrócić jej ten ówczesny wygląd. Myślę, że teraz po ustawieniu rusztowań i po jakby zagwarantowaniu sobie dostępu do wszystkich fragmentów, szczególnie sklepień, bo one też były niedostępne, może uda nam się też jeszcze dotrzeć do jakichś dotychczas nieodkrytych warstw, chociażby malarskich. No, nic jak dotąd te wyrywkowe badania konserwatorskie nie potwierdziły, czy były tam polichromie na sklepieniach, ale no nie jest to wykluczone, że jeszcze czekają nam jakieś odkrycia. Występowanie w tej części podwieżowej, tak zwane wąski wendyjskie, czyli z pierwotnego kościoła jeszcze późnoromańskiego, bo pierwotny kościół był drewniany, potem był późnoromański. Są to wątki ceglane charakterystyczne dla tego okresu i tutaj oczywiście potwierdzą to kiedyś badania archeologiczne, bo ksiądz propos zamierza kiedyś również uporządkować plac kościelny, trzeba będzie wykonać badania archeologiczne i mamy wielkie przypuszczenia, jesteśmy niemal pewni, że pierwotny kościół romański nie był orientowany, czyli był poprzecznie ustawiony do obecnego kościoła. Ten portal, który widzicie w kruchcie, to był kiedyś główny portal wejściowy do pierwotnego kościoła. Ta kaplica, ten pokój, ta sala spowiedzi jest jedną z kaplic, prawdopodobnie romańską kaplicą podwieżową. Tam są sklepienia krzyżowo-żebrowe, typowe romańskie, także w przyszłości jeszcze być może czeka nas jakaś aranżacja w tej części podwieżowej, a więc katedra robi się niezwykle ciekawym obiektem. Proszę Państwa, wiem z podręczników historii sztuki, że katedra, gotycka katedra w Opolu nie była wymieniona, no bo rzeczywiście ona była zabudowana tymi kaplicami, niekonserwowana i ten styl nie był taki wyrazisty. W tej chwili, proszę Państwa, katedra przechodzi rewolucję i stanie się na pewno obiektem zainteresowania i obiektem podręcznikowym. Na pewno wejdzie na stałe do historii sztuki jako jeden z ciekawszych przykładów wielkich sakralnych budowli Śląska, w tym przypadku Śląska Opolskiego. No właśnie, ta jej historia jest bardzo bogata, bo katedra ulegała wielokrotnym zniszczeniom podczas pożarów, które nawiedzały to miasto. Była potem odbudowywana, ale też właśnie w okresie tego wczesnego średniowiecza była to bazylika o zupełnie innym kształcie. Ten kościół wyglądał, miał architekturę, bryłę zupełnie inną. Na wyboczne były o połowę niższe i krótsze. Prezbiterium było bardzo wydłużone i dopiero w XVI wieku te nawyboczne zostały wydłużone do obecnego kształtu, zostały podwyższone i właśnie kościół uzyskał tą obecną formę takiej katedry halowej. Ja bym może jeszcze tylko wyjaśnił w sprawie organizacyjnej, kto wykonuje te
te prace? Otóż pracę wykonuje Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. To jest taka działalność gospodarcza dwóch uczelni, uczelni krakowskiej i uczelni warszawskiej, właśnie dwóch wydziałów konserwatorskich tych uczelni. Jestem zastępcą dyrektora tego instytutu. Dyrektorem głównym jest warszawski profesor Andrzej Kos. Myśmy kiedyś doszli do wniosku, że po transformacji, że nasze uczelnie, nasze wydziały, które są wydziałami drogimi, bo kształcimy konserwatorów, to pracuje się na autentycznych, drogich materiałach, żeby jakoś dopomóc finansowo i stworzyliśmy taką działalność gospodarczą, taki instytut. Rzeczywiście to się bardzo udało. Wykonujemy niezwykle prestiżowe prace konserwatorskie w Polsce, dlatego że mamy dostęp do najlepszych naukowców, do spraw badawczych, laboratoryjnych. No, jako instytut, a poza tym no, gwarantujemy również naszym pracownikom pewne możliwości pomocy takiej finansowej, bo jednak jeżeli cały tydzień jest się na uczelni, to już trudno, prawda, wykonywać jakieś prace dodatkowe. A tutaj w instytucie ci wszyscy nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni są bardzo potrzebni. Nasz instytut współpracuje z firmą konserwatorską, z firmą Kamex krakowską, bo oczywiście sami nie dalibyśmy rady, przynajmniej w tych pracach fizycznych, ciężkich pracach, więc tutaj mamy konsorcjum z tą sprawdzoną firmą, a cel jest również bardzo zaszczytny, bo właściwie zyski z tej pracy, zyskami z tej pracy wspomagamy studentów, prawda, kupujemy pewnie materiały, drogie materiały konserwatorskie, więc niejako dofinansowujemy to, co powinno robić państwo, Ministerstwo Kultury i Sztuki. No niestety te nakłady na szkolnictwo są bardzo, bardzo niewielkie i jako kierownicy katedr, kierownicy pracowni, no sami muszą zadbać o dofinansowanie naszych pracowni konserwatorskich na uczelni. Tak to wygląda. Ja tylko przypomnę, jak mogę wejść w słowo. Mamy jako główne przesłanie też i doprowadzenie do pewnego, jak się uda oczywiście, pozyskać odpowiednią ilość środków, zakończenie prac w tej głównej części do roku 2024, to umowna data podarowania dla naszego miasta, dla tego kościoła relikwii Świętego Krzyża. Taki jest przekaz historyczny i tej daty się trzymamy, chociaż różnie właśnie w tej chwili historycy na ten temat mówią. Podaje się na Świętym Krzyżu w Kielcach też tą samą datę, 1024 rok jako datę ofiarowania tam relikwii Krzyża Świętego. To jest też na pewno praca godna uwypuklenia tego właśnie relikwiarza z relikwiami Świętego Krzyża, który od 1000 lat jest przechowywany w naszym mieście. Niestety pan profesor powiedział, wyglądał na księdza, pan profesor powiedział bardzo piękne słowa, że to jest rewolucja. Nie chciałbym powiedzieć, że jestem przywódcą rewolucji, ale jak jest rewolucja, to potrzeba środków na prowadzenie rewolucji. I tu jest właśnie nasz wielki szkopuł, bo można by pracę poszerzyć o różnorakie jeszcze wątki prac zewnętrznych, we wnętrzu, jak również i przebudowy placu. Niestety wszystko rozbija się o pozyskiwanie kolejnych środków, które są niezbędne do prowadzenia restauracji. To jest bardzo ważny wątek, nie budowlanki, ale restauracji. Dlatego też jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym wszystkim, którzy się pochylają nad tym wielkim projektem, jednym z najważniejszych w tej chwili renowacji w Polsce, chociaż być może też przez wielki tego świata nie aż tak niezauważanym, bo na pewno czy sam Kraków, Malbork, Warszawa, potężne miasta, gdzie indziej się potrafią lepiej planować i są też bardziej zauważane, to jednak nasza przestrzeń tutaj opolska w centrum z naszą katedrą, która od ponad 800 lat
jest tym punktem odniesienia dla Opola i Opolan, jest bezwzględnie bardzo ważna. Serdeczne dzięki za wasze pośrednictwem dla tych wszystkich, którzy przyłożyli swój grosz, swoją pracę, poczynając od naszego biura, pań, które prowadzą renowację, poprzez wszystkich właśnie, którzy zaangażowali się, naszego księdza dyrektora, biskupa Andrzeja, kapitułem, nasze stowarzyszenie Krux, tutaj pani dyrektor też bardzo intensywnie nas wspiera swoimi dobrymi pomysłami i też nadzorem, nie mówiąc już oczywiście o panu profesorze i całej ekipie krakowskiej. To jest dobry czas, by nie zejść z tej drogi. Dlatego też bardzo wam dziękuję za też to zawsze medialne wsparcie, dobre wsparcie. To nie jest wsparcie, które gdzieś tam drąży jakieś złe myśli poddaje, ale to jest dobre wsparcie, za co jestem niezmiernie wam wdzięczny. I jeszcze raz powtórzę, przez wasze pośrednictwo tym wszystkim, którzy się przyczyniają do postępu prac w naszej katedrze.